W Polsce powstaje tak zwana pępowina Łazika Marsjańskiego. Jest to mechanizm łączący Łazik marsjański z lądownikiem w misji europejskiej, w pierwszej europejskiej misji, która, w której buduje się prawdziwego Łazika marsjańskiego, prawdziwego robota, który będzie Marsa badał. Celem misji jest poszukiwanie życia na Marsie. Polscy inżynierowie odpowiedzialni są za kluczowe, jeden z kluczowych elementów, tego, tego łazika, czyli za połączenie pępowiną, tak zwaną połączenie łazika z lądownikiem. Po 9 miesiącach podróży z ziemi łazik będzie miał swoje baterie wyczerpane, więc będzie to zasilanie czerpał z lądownika. I właśnie to jest zadanie naszego mechanizmu. W naszym mechanizmie znajdują się kable, które będą. Yy, yy, które będą dostarczać zasilanie do lądownika. Tak zwane okienko startowe na Marsa mamy standardowo co dwa lata. Więc w tym przypadku, żeby wszyscy konstruktorzy wszystkich elementów, zarówno łazika, jak i lądownika, jak i rakiety nośnej, zdążyli wykonać swoją pracę, najwcześniej możemy wystartować w roku 2020. To jest, Wtedy jest planowany start misji, a następnie około 9 miesięcy zajmie podróż. Całej sądy na Marsa. I to też musimy wziąć pod uwagę w naszym projekcie. Musimy wziąć pod uwagę to, że tak długi czas będzie musiał ten nasz mechanizm przetrwać, dopiero zanim zacznie działać. Krytyczne jest sprawdzenie każdego elementu misji jeszcze na Ziemi, więc musimy. Zasymulować warunki marsjańskie, będziemy musieli na przykład zamówić pył o składzie gleby marsjańskiej, będziemy musieli zasymulować warunki atmosferyczne Marsa i w tych warunkach nasz mechanizm przetestować. W tym mechanizmie, takim dodatkowym smaczkiem, jest to, że w trakcie, kiedy, kiedy on będzie łączył lądownik z łazikiem, łazik będzie się poruszał, łazik będzie musiał się podnieść na kołach i nasz mechanizm będzie musiał utrzymać to połączenie, a jednocześnie nie przeszkadzać łazikowi w, w tym podnoszeniu się, a następnie będzie musiał się bardzo w ściśle kontrolowany sposób odłączyć, żeby i, po, i potem w dosyć precyzyjny sposób położyć na powierzchni lądownika, tak żeby pomóc tak żeby nie przeszkadzać łazikowi w opuszczeniu lądownika no i zjechaniu na, już na grunt marsjański w celu wykonania badań.